Witajcie, tu Krzysztof z ekipy GameMusic.pl. Mamy w redakcji nieodparte wrażenie, że coraz bardziej tęsknimy za okresem, kiedy o wiele łatwiej było nam jednogłośnie wybrać jeden album, który zrobił na nas największe wrażenie w roku mijającym. Ostatecznie udało nam się podjąć wspólną decyzję i tutaj odsyłam Was do materiału wideo, gdzie poznacie nasz wybór na soundtrack roku 2016. Nie mamy jednak żadnych wątpliwości, że ubiegły rok zostanie szczególnie zapamiętany pod kątem nowych brzmień oraz nierzadko minimalistycznego podejścia do muzyki komponowanej na potrzeby gier. Choć nie pojawiły się soundtracki, które na nowo miałyby zdefiniować sposób komponowania ścieżek dźwiękowych do gier wideo, to jednak dostaliśmy albumy odświeżające sposób myślenia, jeśli chodzi o proces twórczy. Dlatego ten materiał wideo poświęciliśmy Waszym wyborom, które podjęliście w trakcie trwania ankiety na album roku 2016 według czytelników GameMusic.pl. Zapraszamy więc do obejrzenia klipu, w którym poznacie, jaki album Wy ogłosiliście najlepszym w roku 2016. Najpierw jednak sprawdźmy, które aplasowały się tuż za podium. Miejsce 5. Final Fantasy XV Original Soundtrack. Yoko Shimomura, Yoshitaka Suzuki, Tetsuya Shibata, Yoshino Aoki, Shota Nakama, Nobuo Uematsu. Jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji ostatnich lat doczekała się premiery pod koniec ubiegłego roku. Square Enix kazało nam długo czekać na następną odsłonę serii Final Fantasy. Ale nareszcie, po wielu perypetiach związanych ze zmianą koncepcji oraz ostatecznego wyglądu gry, w nasze ręce trafiła kolejna część legendarnego cyklu JRPG. Omówienie soundtracku do Final Fantasy XV musielibyśmy zacząć od tego, co rzuca się w nim w uszy jako pierwsze. Różnorodność. Jeśli zapytalibyście nas dzisiaj, do jakiego gatunku muzyki przypisalibyśmy w album, to w odpowiedzi usłyszelibyście w zasadzie do każdego. Znajdziemy na nim bowiem reprezentację szerokiej palety dźwięków. Trochę symfonii, trochę rocka, trochę elektroniki, jazzu, bluesa, country, samby. Ostatecznie Yoko Shimomura odwaliła kawał dobrej roboty i myślimy, że w pełni zasługuje na miejsce obok innych kompozytorów muzyki do serii Final Fantasy. Miejsce 4. Doom. Mick Gordon. Wielu ludzi zastanawiało się, czy piekło istnieje. Wygląda na to, że najnowszy Doom przyniósł odpowiedź na to pytanie. Muzyka prosto z najniższych kręgów piekła brzmi złowieszczo i potężnie. Ścieżka dźwiękowa wykuta wprost w kuźni Hadesa. Obłędnie wciągające i świdrujące mózg dźwięki, a także niskie częstotliwości w brzmieniach gitary rytmicznej układają betonowe podwaliny mocnej ścieżki dźwiękowej. Efekt glitch, a tak naprawdę całokształt manipulacji z utworami był strzałem w dziesiątkę, bo muzyka nabrała jeszcze bardziej surowego, agresywnego brzmienia. Pośród komentarzy w serwisie YouTube można znaleźć zdanie choćby takie, że ścieżka z nowego Dooma brzmi, jakby Mick Gordon chciał zgwałcić słuchaczowi aparat słuchowy. Soundtrack w samej grze sprawdza się bardzo dobrze, a setki niesamowitych brzmień, które wyszły z tego paleniska Hephaistosa, to istny miód dla słuchaczy, choć raczej taki z żyletkami. Nie jesteśmy chyba w stanie nic zarzucić muzyce z Dooma, jest bezbłędna. Miejsce 3. Layers of Fear. Arkadiusz Rejkowski. Layers of Fear to jedna z tych produkcji, w których oprawa dźwiękowa jest ściśle zintegrowana z rozgrywką, a jednocześnie nierozerwalnie powiązana z jakże sugestywną sferą wizualną gry. Pokusilibyśmy się wręcz o określenie tego mianem Audio Driven Experience. Kompozytor chwilami zawędrował dosyć daleko od tych melancholijno-lirycznych wojaży przy zgaszonym świetle, do których zdążył nas przyzwyczaić przy okazji Collata lub swojego autorskiego albumu pod tytułem Killside. Rejkowski ugruntował sobie już pozycję jako ten Polak od horrorów w świecie muzyki z gier, co przysporzyło mu kolejnych projektów. Nie bez przyczyny, po prostu dobrze się w tym czuje i osiąga zamierzony efekt. Wszystko tu pełza po krawędziach panoramy i skrajach pasma, by tworzyć pozorne źródła odgłosów w miejscach naruszających strefę komfortu większości ludzi. We współczesnym świecie kultury audiowizualnej coraz częściej jest tak, że o wybitności decydują już tylko niuanse. Łatwiej niż kiedyś jest spełniać różnorakie standardy branżowe, co w grach można od lat obserwować pośrednio poprzez inflację ocen na wyświechtanym już Metacritic. Dlatego to przede wszystkim odstępstwa od reguł przykuwają uwagę słuchaczy. W Layers of Fear się to udało. Miejsce 2. Shadow Warrior 2. Michał Cielecki, Krzysztof Wierzynkiewicz, Adam Skorupa. Techland dostarczył graczom drugą część jednej z najważniejszych produkcji wywodzących się z polskiego rynku gier wideo, czyli Shadow Warriora numer 2. Premiera tego tytułu spod stajni Flying Wild Hog odbyła się 13 października 2016 roku i od tamtego czasu dochodzą nas słuchy, że twórcy osiągnęli bardzo pozytywny odbiór. Ścieżka dźwiękowa skomponowana została przez trzech weteranów polskiej sceny kompozytorskiej: Michała Cieleckiego, Krzysztofa Wierzynkiewicza oraz Adama Skorupę. Muzyka nawiązuje do pierwszej części gry i rozwija temat w nieco bardziej rozbudowany sposób względem melodyjności. Na krążku znajdziemy utwory, które bardzo ciekawie się rozwijają, budują napięcie, a zazwyczaj pełną parą wkraczają w nasze aparaty słuchowe, zwiększając chęć do rozczłonkowywania przeciwników w prężnym tańcu temperamentnego japońskiego wojownika. Pod względem jakościowym nie ma się do czego przyczepić. Muzyka została nagrana i wyprodukowana na bardzo wysokim poziomie.
Cieszy również fakt dużego stopnia kooperacji między kompozytorami a solistami, co zdecydowanie wzmaga efekt synergetyczny, podnosząc wartość muzyki. Ścieżka dźwiękowa do Shadow Warrior 2 jest udana, wpasowując się w oblicze gry swoim zadziornym i żywiołowym charakterem. Odbiorcy, którzy lubują się w klimatach tejże produkcji, zostaną więc muzycznie usatysfakcjonowani. Miejsce pierwsze. Wiedźmin 3 Dziki Gon. Krew i wino. Marcin Przybyłowicz, Mikołaj Stroiński, Piotr Musiał, zespół Percival, Przemysław Laszczyk. Ścieżka dźwiękowa z Dzikiego Gonu zdobyła uznanie graczy nie tylko w Polsce, ale i na świecie, co podkreślają liczne nominacje i nagrody za najoryginalniejsze brzmienia, kompozycje i po prostu świetną całość. Co jednak najważniejsze, CD Projekt Red tyle samo zaangażowania i pracy włożył w dopieszczenie podstawki, co w DLC, Serca z Kamienia oraz Krew i Wino. W tym rozszerzeniu ujrzeliśmy przepiękną krainę Toussaint, charyzmatyczną księżnę Annę Henriette, a także wampiry nie do końca tak przyjazne jak Regis. Dało to wiele możliwości na fantazję kompozytorów i bawienie się kontrastami w emocjach, ale także stylistyce muzyki. Krew i wino to nawet 30-40 godzin rozgrywki, więc aby w krótkim czasie powstała odpowiednia ilość muzyki, zdecydowano, żeby nad ścieżką pracowało trzech kompozytorów: Marcin Przybyłowicz, Mikołaj Stroiński i Piotr Musiał. Dostaliśmy dzięki temu ponad 2 godziny muzyki, jednak na oficjalnej ścieżce dźwiękowej usłyszymy tylko niecałą godzinę. Całością oczywiście zarządzał Przybyłowicz. Jednak pomysły Musiała i praca Stroińskiego z wokalistką w Los Angeles dały bardzo solidny, interesujący soundtrack, gdzie każdy z kompozytorów mógł zostawić swój własny ślad. Udało się im wspólnie osiągnąć odpowiedni klimat i stworzyć ścieżkę, która, tak jak całe Toussaint, różni się od Wiedźmina, do którego nas przyzwyczajono, ale w bardzo ciekawy sposób. To by było na tyle. Dziękujemy za uwagę i czekamy na Wasze komentarze. Żegna się z Wami Krzysztof Binczak.